Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku twierdzy edycji ostatecznej kampanii Perły. No i co, tym razem mamy misję dwa szkopy i wiadro ryb, znaczy dwie szopy i wiadro ryb. No cóż, zobaczmy. Misja siódma. Nazwanie miejsca spotkania małym rybackim portem okazało się lekką przesadą, gdyż nie było tam niczego oprócz dzikiej przystani. Jeszcze bardziej niepokojący był brak obiecanych statków. Przez całą drogę odpieraliśmy ataki ludzi węża nadciągających z południa, a każdego dnia zjawiało się ich coraz więcej. Zostało nam się okopać i modlić, by statki ser długoręki zjawiły się jak najszybciej. No to co? Ostatnią misję, jaką mamy w tej kampanii, to bronienie się. No i dobrze w sumie, bo brakowało mi troszeczkę tego. Natomiast tak, trzeba na pewno zwolnić. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tu na pewno trzeba będzie przenieść wieżę. Tu jest jeden znak i tu pewnie będzie drugi znak, tak myślałem. Dobra. Pichlerz, wybudujmy sobie gdzieś... Gdzieś tutaj wybudujmy. Potrzebujemy tak, zbieraczy drewna to na pewno, tylko kurna skąd oni mają je o kurna. Szczerze? To jest kawał drogi. To jest kurna kawał drogi, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno mi brakuje ludzi. I zbrojownię trzeba jeszcze gdzieś wybudować. Zbrojownię sobie akurat zróbmy gdzieś tu. A, na koszary nie mam kamienia, palisady mam tylko. No i nie ma targowiska. Oj, niedobrze, jak nie ma targowiska. Nie można tutaj tego. To bardzo niedobrze, jak nie ma targowiska, że ja na targowisku gram całe życie. Jak ja mam to teraz niby zrobić, żeby bez targowiska sobie poradzić? O kurna, no to teraz gra, podniosła poziom. Teraz gra podniosła poziom tak wysoko, że tego się na pewno nie spodziewałem, nie? Wiem, ludzi brakuje jeszcze chyba. Chociaż nie, no oni się powoli się respią. Tu już żołnierze będą nadchodzić? Dobra, wy sobie stańcie na pewno tutaj. Kurna, będę potrzebował jakiegoś... No, tą basztę kwadratową zrobił w tym miejscu, tu bym zrobił ogrodzenie. Albo tu bym zrobił tą basztę i tu bym zrobił basztę i bym zrobił tak. No, to miałoby sens w sumie. Ja potrzebuję dużo więcej ludzi, nie? Ja potrzebuję dużo więcej ludzi. To po pierwsze, po drugie jeszcze chatę myśliwską mogę sobie zrobić na spokojnie tutaj. Pytanie, skąd to wojsko przyjdzie? Ale jest jakby główne pytanie, skąd ono przyjdzie? Tych sobie przesuniemy. Bo tak. Znowu udar. To czego potrzebuję to koszar. Rozwiniętych bardziej. Na pewno ci pikinierzy niech se staną. Tutaj nic się nie stanie, jak będą ich bić od razu na respie. Na pewno potrzebuję koszara, żeby mieć koszary, potrzebuję kamienia, żeby mieć kamień, oni muszą zacząć go wydobywać, a żeby zacząć go wydobywać, ja potrzebuję ludzi, a żeby mieć ludzi, to oni muszą zacząć wychodzić stąd, a żeby zacząć wychodzić stąd, muszę trochę grę przyspieszyć. Także tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, ale powolutku widzę, że tutaj się zaczyna dziać, ale dużo zwierzyny tutaj jest, to mi się bardzo podoba. No, są wojska węża. O, nasi już ich biją. O kurwa, giną nasi. O kurwa, nasi giną. No ale przytrzymali ich przez chwilę. No, chłopaki, ale tymi łucznikami, nie? To już możecie strzelać w sumie, tymi kusznikami też. Nie, nie idźcie, wystrzelajcie. Dobra, potrzebuję tych włóczników jednak tu na dół. Dobra, ale co z tego, kurna?
Nie za bardzo mogę cokolwiek zrobić i to mnie denerwuje. Panie, nie możemy tam dojść. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. No dawajcie, dawajcie tymi łukami, dawajcie. Kurna, ja ginę, ty co jest? Ja to przerżnę, jak to tak będzie wyglądało. No idźcie go bić. Jazda za nimi. Nie tego, tylko... A bo dobra, chuj tam, bijcie ich. O kurna, nie, jak tak będą wyglądały te bitki? To będzie lipa fest, nie? To będzie lipa fest, niech dają już lepiej ten kamień, bo... Bez kamienia... Nie mam najmniejszych szans tutaj, nie? Najmniejszych. Bo co z tego, właśnie, wiecie, co z tego, że ja mam na przykład hajs, nie? Jak ten hajs tak realnie nic mi nie da, jeśli ja za niego nic nie mogę kupić, nie? I to jest lipa, bo to pokazuje tylko, że ten poziom jest po prostu trudny, dlatego że jest trudny. Jakby on taki ma być. I to mnie chyba jeszcze bardziej w tym wszystkim denerwuje. Nie przypisano żadnego pracownika, sir. Dobra, drewna mi brakuje. Czy mamy już jakiś komień? Mamy 8 kamienia. Kurwa, 8 kamienia to trochę mało, moi drodzy. Potrzeba drewna. 8 kamienia to trochę mało, więc niech oni ruszą dupę. I tymi wołami to zawożą, nie? Dobra, tu jeden wół, tu dwa, tu trzy. No to trochę powinienem go mieć zaraz. Tego kamienia. Więc trzeba by było zrobić tak, tak. I tu już git. Bo tędy chyba nie wejdą, nie? Czekajcie, muszę przetestować. A jeszcze potrzebuję koszary zrobić, kurna, na kamień. Ja zapominam o tym. Kurwa mać, no właśnie. Potrzeba drewna. I jeszcze drewna nie mam! Dajcie mi drewno i kamień, proszę szybko! Proszę szybko! Jezus, jaka ta gra będzie... Jaka to będzie pepega, nie? Jakieś polecenia? Wyruszamy. Czy jestem w stanie tędy zejść tak po prostu? Nie, naokoła trzeba biec, dobra. Dobra, wojska węża atakują, więc tu już trzeba wstawić, niech nasi tu będą. No dobra. Jest paru łuczników i to jest zagrożenie. Ale poza tym to git jest, to G. To co najważniejsze mogłem zrobić, to w sumie zrobiłem, czyli zabudowałem. To zabudowałem. Pytanie, czy ja jestem w stanie tu zrobić? Nie jestem w stanie tej zrobić. Tej też nie. To, ale to mało mi jestem w stanie tu zrobić. I ona będzie wystarczająca, żeby tutaj poukładać ich troszeczkę. Dobra, łuczników paru będę mógł zrobić. Nie wiem, a będziecie do nich strzelać, czy będziecie tak patrzeć na nich? Bo ja nie wiem, o co tu chodzi. O, zajebiście, że... Aha! No tak. To ma sens. Nie wiem, pozabijacie ich dzisiaj? To jest zaledwie paru chłopa, no. Ej, patrzcie, oni do nich nie strzelają w ogóle, co jest? Jakby... Nie kumam, co tu się dzieje, nie? Ej, no kurwa, no zabijecie go? Ja pierdolę, no zaraz mnie coś trafi.
Oni tu jacyś są upoczy, o co chodzi? Bo ja rozumiem, że coś tam z nim może nie grać. Ale no kurwa. Czy jedną zbrojownię bym tu zrobił, tylko niech oni se pójdą stąd. Nie mam golda w ogóle. Nasze zapasy żywności kurczą się. Nie mam gilda, co mi się też nie podoba. Potrzeba drewna. Gdzie ja to mogę stawiać? Dopiero tu na dole, nie? To mi jest niepotrzebne w ogóle w tym miejscu. Szczerze mówiąc. Ile mam tego kamienia? Dobra, trochę mam tego kamienia, ale teraz tak. Potrzebuję zrobić wieżę. Potrzebuję zrobić wieżę. Mam nadzieję, że oni będą coś stąd próbować strzelać chociaż. Że oni chociaż coś będą próbować, nie? Brakuje mi na pewno kamienia, żeby zrobić bramę, która się tu przyda. Ale oprócz bramy... Ja potrzebuję jeszcze tak chałupniczo. Zrobić odcinkę palisadom. Żeby oni biegli. Tutaj, nie? Żeby oni biegli tutaj po prostu. I tyle. Ni więcej, ni mniej, tylko żeby oni biegli tutaj. Oj, nasi niech ich biją, dokładnie. No wyjazd na nich tam, no. Nie będziecie do nich strzelać dzisiaj, czy tak mają nasi wszyscy paść dopiero wtedy coś? Jak król został pokonany? A wróg został pokonany, kurwa, już myślałem. Mówię, zaraz mnie coś pojebie. Dobra, jest git. Ja pierdolę. Ja mam jakąś chorobę już związaną z tą grą. Mnie aż trzepie z wrażenia. Dobra, basztę kwadratową potrzebuję tu zrobić, dużą. I koniec. Koniec pierdolamentstwa. Trzeba to zrobić w ten sposób i tyle. Czyli basztę. Tylko niech dowiozą mi to, co mają mi dowieść. Dobra, potrzeba nam broni, ser. Idźcie tam. Tak będzie odcięty. W sumie ja mogłem te wilki puścić, w sensie te psy. Czemu ja tego nie zrobiłem? Nie wiem. No whatever. No odciąłem sobie troszeczkę tych myśliwych. Ale nic im się nie stanie, mam nadzieję. Natomiast tak, nasi tam śmiało produkują. I to jest dla mnie na plus. Natomiast trzeba zrobić na pewno jakąś wieżę tu na dole. No i chciałbym jednak, żeby to była ta baszta kwadratowa mimo wszystko. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Zapasy w spichlerzu bardzo skromne? Jak to? O kurwa. O kurwa, jest problem. Bo nie ma tych bułek, nie? Nie ma bułek! I to dlatego wszystko. Jakby były bułki, to nie byłoby tematu. Dobra, na razie sobie tych naszych tu przenoszę. Który tu jeszcze stoi? Dobra. W sumie to mógłbym ich tu przenieść. Na razie tylko. Ile mam tego? 35 mam. No to jeszcze potrzebuję, jeszcze. Pytanie, skąd będzie szła ostateczna bitwa, bo coś czuję, że z tej strony.
I fajnie, że ja się obstawiam od tej strony, ale jak mi pójdą od tej strony, to będzie przypał w pizdu, nie? Tak szczerze. To będzie mega przypał. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ja w ogóle tutaj mam jeszcze jakiś... alabardników, to ja sobie ich cofnę. I jeszcze mam jakieś wojsko, nie? No i dobra, czyli tamci jeszcze widzieli gdzieś oddział wojsk węża, to trzeba uważać. Tylko pytanie, czy oni stąd wyjdą, czy z góry, nie? Tak, stąd idą, no. No mam nadzieję, że nasi tu chociaż coś tutaj powybijają. Ja sobie w sumie te psy wypuszczę, niech oni se idą na nich. Niech oni se pozagryzają ich pizdutu. Tylko żeby nasi nie strzelali do tych psów, to jest... Oj, pięknie, pięknie, dawajcie tymi pieskami. Dogo, aha. Już koniec. To kurna szybko poszło. Ale halabardziści się pogubili przez to, że mam pozasłaniane to. No to zajebiście, no i właśnie o to chodzi. No i czemu nie mogę wybudować? Dobra, państwo stąd na górę. Dobra, coś tam wojska mamy. Potrzebujemy więcej broni, to na pewno, ale potrzebujemy też więcej łuków. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. No ja wiem. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Ja wiem. O kurwa, z drugiej strony idą! O kurwa, tego się nie spodziewałem. I to katapulty jeszcze idą! O cię chuju złoty! O cię chuju złoty, zostaw megaloty! Czyli tamto to była zasłona dymna. Kurwa, wiedziałem, że z drugiej strony w końcu przyjdą gnoje jebane. Widzicie, jak wyczułem? Widzicie, jak wyczułem? Mówię, gorzej, jak przyjdą z drugiej strony. No i przyszli. Dawać tą katapultę tam. Reszta niech sobie bije tutaj koło chce, ale tą katapultę trzeba najpierw. Bo ona nam tu nabruździ najwięcej. Zajebiście, dobrze. Dokąd tym razem? Dobra. Czyli tak. Zastanówmy się, co tu jeszcze można zrobić, żeby tą stronę obronić. No i tamtą stronę trzeba zacząć... Ale ja bym ją robił tutaj przy samej skraji, tak szczerze mówiąc. Tylko czy ja tam dość... Czy mur zrobię, nie? Tylko gdzieś tu. To jest jednak kawał drogi. Tego kamienia będę potrzebował... ze dwa albo trzy razy tyle, co teraz. Trochę dużo, szczerze mówiąc. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Czekamy na rozkaz. Trochę dużo, szczerze mówiąc. Kawałek drogi. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku... Kurwa, jeszcze idą następni, nie? Pytanie tylko, czy ci, co teraz idą... To będzie taka sama grupa... z tymi... z katapultami jak ta wcześniej, czy ta to będzie taka grupa jak tu? Bo jak będzie taka grupa jak tych trzech tutaj, to ja się nie martwię o to. Bo oni nie mają najmniejszych szans. Martwię się tylko, jak to przyjdzie coś innego, nie? Coś grubszego. No na górze nie ma nikogo. Na dole tylko. Chyba, że coś się teraz nie. Ciągniecie ich stąd? No tak średnio, nie? Tak średnio bym powiedział. Ale przepraszam, mamy gdzieś... Kurwa, daleko tych drwali mamy. I to tylko tych, co postawiłem teraz. No powiem wam, że nie za dobrze to wygląda ogólnie. Nie za dobrze to wygląda. Niech ten kamień mi na pewno noszą.
Niech ten kamień mi na pewno noszą i teraz tak. Wieżę teraz ustawię tu i tu. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk i tu. Który zmierzał w tę stronę. I tu najlepiej by chyba było jednak. Będzie szedł jakiś następny oddział. Potrzeba nam broni, mam nadzieję, że pójdzie tak zajebiście jak ci, czyli dołem. Żeby się trochę pobugowali. Na pewno potrzebuję jeszcze ze dwa te. Nie idą górą. Czy są tu jacyś... Są. Są tu jacyś inżynierowie, zasrańcy. I oni biegną jako pierwsi, więc jakby tak ich dobrze tutaj dupnąć. Tylko czy się z naszymi nie miną? Miną się, miną się! Dobrze, no i git. No, paru zginęło naszych, trudno. Najważniejsze, że nie ma tych... Nie ma architektów zbrodni tu. Nasi wracać. Maszerujmy z dumą. Muszę się zastanowić, jak to ugryźć, nie? Serio, muszę się zastanowić, jak to ugryźć, bo jeszcze nie wiem. ...96 kamienia mam. Łuki to raczej nie problem. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra, za mało pracowników, o kurwa. Chciałem powiedzieć, że to żaden problem, ale to jednak jest problem. Dawaj tych paru łuczników, to wystrzelajcie ich w pizdu, o, no i właśnie. Dobra, trzeba troszeczkę zwolnić to tempo gry. I teraz tak. Trzeba ustawić... No jakoś tu to trzeba ustawić. Szczerze mówiąc, chyba tak by było nawet lepiej. I teraz tak. Jedną basztę. I drugą basztę. No i teraz tylko potrzebuję jeszcze, żeby wejścia na nią były. Zajebiście. Superancko, dobra. I teraz tak, tych panów zapraszam tu. Tych panów zapraszam tu. Tułki mamy, o to się nie boję. Tułki chodzą, to też git. To jest. A, ja ludzi potrzebuję. A żeby mieć ludzi, potrzebuję drewna. Żeby mieć drewno, to nie muszą mi je przynieść. I wszystko jest jakby w trakcie. Wszystko jest jakby w trakcie. W ogóle ile tu wojska się zaczęło już zbierać. I nic jakby póki co z tego nie wynika. Natomiast no chciałbym na pewno mieć ludzi. Mieć ludzi, z którymi mogę cokolwiek zrobić. A póki co jest kiepsko. Jak z żarciem. 3 miesiące, ale mamy pieniędzy, więc mogę sobie to wstrzymać na razie. W sensie, żeby te racje sobie troszeczkę pomniejszyć. Potrzebuję ich aż tylu. A nasi sobie tam idą na wieżę. Bym jeszcze paru dał. Bym kusznika jakiegoś przeniósł w ogóle. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, trzeba troszeczkę przyspieszyć. Trzeba nam broni, ser. Dobra, broni, rekrutów, dawać ludzi tu, a nie tam. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, najważniejsze, żeby tutaj powzmacniać jeszcze dodatkowo. Tak wiecie, w razie W. No właśnie, bo tak myślałem, że zaraz będzie imba, nie? Zaraz będzie zabawa. Zaraz się będzie działo, tak czuję.
Dobra, jak to kurwa zrobić? Zabudujmy to jakoś tak, nie wiem, na lipę totalnie, nie? Dobra, tu jest git. Potrzebuję więcej żarcia. Żeby mieć więcej żarcia, to potrzebuję jakieś farmy porobić. Bo tak poza farmami to w sumie wszystko mam, nie? Bo to mogę jeszcze sobie tu gdzieś porobić. I tak też zróbmy. I czy nie stanie, jak tych zagród bydła będę miał za dużo. Dobra, i potrzebuję jeszcze tak. Co ja potrzebuję tak w zasadzie? Co ja tak w zasadzie potrzebuję, się zastanawiam. O, idą mi, dużo ich idzie. Dość dużo ich idzie z tej strony, nie wiem jak z tej strony. Nie, dobra, tu nie będzie źle. Tu to co mam powinno wystarczyć. Nie jestem w stanie ich wyciąć stamtąd? Niech oni sobie ich tam dupią. A ci się pobugowali w ogóle. No coś tam strzelam w nich, a... O, nawet przestawię sobie bardziej. Dobra, niech oni sobie tam strzelają. Jeszcze trochę kuszników, trochę tego. Dobra. Jeszcze kolejne jakieś łuki trzeba porobić, czy tam kusze. Dobra, zobaczmy, kto tu ma tak. Kusze, łuki. Dwa razy łuki są. I reszta kusze. A tych garbarskich jest trochę za mało, jak na ilość całej reszty. Dobra. Okej. No i co? No i jeszcze można by było w sumie... Czy ten spichlerz... Ten spichlerz ma jeszcze 7 miesięcy, no to... Szczerze wydaje mi się, że 7 miesięcy to jest dość dużo. Mimo wszystko. Teraz tak, chciałbym na pewno pałkarzy jeszcze dwóch. Bo co prawda nie mam za dużo... Kurwa, idź mi stąd, jeden z drugim. Co prawda nie mam za dużo wszystkiego, ale... Dobra. A złota nie mam. Dobra, to zaraz będę miał złoto, spokojnie. Jak nasi tu? No tak średnio im idzie wybijanie ich, powiedziałbym, tak średnio. Nawet można by, że słabiutko to wygląda. Dobra, wstrzymajcie się z tym strzelaniem, to nie ma sensu. Dobra, tu się coś dzieje. O, dobra, zrobię mi jakiś kościółek tu. Niech sobie mają. Czy jakąś studnię może. Czy mi potrzebny jest ten browar? Chyba nie, nie będę tego robił. Nie będę się w to bawił. Czy ja gdzieś coś jeszcze powinienem wybudować, tak się zastanawiam. Żarcia nigdy mało. Więc jeszcze sobie porozbudowujemy to. No co prawda tak średnio to robię z uwagi na miejsce, ale no dobra, nieważne. A, zapasów drewna mi brakło, dobra. Ci tu się zbugowali i dobrze może. Kurwa, ile tu jest tych architektów. Dobra, drewno już chłopaki niosą. Ale porozkradali tego drewna, co? Szybko poszło, kurna. O, atakują mnie gdzieś. Kurwa, dużo ich tu. Tu bym jeszcze jedną wieżę ustawił w tym miejscu. Bo to się zdecydowanie przyda, widzę. Ty, oni mi tu pikinierów próbują. Oni mi tu pikinierów próbowali dziubnąć. Na górze nic się nie dzieje, więc tu git. W sumie mam tyle... tego kamienia, że spokojnie mogę sobie to tu wybudować jeszcze. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne.
Dobra, co z tym spichlerzem? No nie wiem, zapierdala czasami to tak, że ja nie jestem w stanie nadążyć nawet, nie? Dobra, zobaczmy. Róbmy jakieś zagrody dla bydła jeszcze. Tak zwane bydlęcie zagrody. No to tu pies mi blokuje. No wypindalaj mi z tym psem stąd. Z plac budowy, no. Dobra, za mało pracowników już jest, czyli jeszcze jedno trzeba by było zrobić. Ale to jest taki, wiecie, to jest taka kurne... Zwiecznie to samo, czyli... Robisz coraz więcej... Tych ziomków, którzy jakby zbierają dla ciebie żarcie... Ale przez to, że robisz coraz więcej tych ziomków, którzy zbierają dla ciebie żarcie... Robisz też coraz więcej... chat. A jak robisz coraz więcej chat... To coraz więcej ludzi mieszka, a jak mieszka coraz więcej ludzi, to coraz więcej musisz mieć pieniędzy, żeby wykarmić tych, znaczy pieniędzy i żarcia przede wszystkim, nie? Żeby wykarmić tych ludzi. Czyli to jest taka niekończąca się historia, można by było powiedzieć. Bo wiecznie wszystko się rozbija o ludzi i o pieniądze, i o żarcie. Czyli o pieniądze w sumie. Potrzeba nam nowych rekrutów, no dawaj, dawaj z tymi rekrutami. No tak, naszych kuszników kochanych 14 ustawmy sobie tutaj, ci sobie ich tam powybijają jakoś prędzej czy później, więc to mnie nie martwi. Tam ci mogą sobie tam zostać w sumie, nic oni mi nie szkodzą. Łuków trochę i łuków byśmy dostarczyli tutaj, stąd kuszę bym przeniósł do góry na pewno, bo kusznicy mają większy damage, więc oni się zdecydowanie bardziej przydadzą tam. Pałka, żebym sobie poustawiał, w ogóle wszystkich mele bym sobie poustawiał tutaj, żeby oni byli taką ostatnią deską ratunku naszą. No i tak sobie myślę, co jeszcze, nie? Na pewno trzeba to jeszcze troszeczkę zabudować. Tak w razie jakby ci się przedrzeć mieli jakimś cudem. Choć raczej... Nie wnioskuję, żeby to się miało wydarzyć, ale... Raczej nie ma takiego rokowania, no. Żeby to się miało wydarzyć kiedykolwiek. No właśnie, silny oddział idzie. Dobra, to tu sobie wzmocnijmy jeszcze to. Tu, gdzie będą najbardziej narażeni w razie czego moi. Tu są skałki, dobre. Okej. Ciekawe jak będzie wyglądał ten silny oddział. I co przyjdzie, nie? I co jakby przyjdzie na sam koniec? To też jest dobre pytanie. Ale tutaj oni się ustawiają. Drabiniarze są. I... Ale najlepsze jest to, bo... Ta gra ma to samo co krzyżowiec, czyli... Jak macie drabiniarzy, ale nie macie zejścia z muru, to ci drabiniarze i tak nie podbiegną do tego muru. Ciekawe, czy naprawią ten błąd, bo to jest ewidentny błąd, nie? To jest 100% bug. Nie wierzę w to, że to tak miało być. Bo to jest bez sensu, nie? To jest bezcelowe totalnie wtedy. Znaczy to też pokazuje, że jakby no nikt nie budowałby zamku. Bez wyjścia, nie? Bez zejścia z niego, ale... Jak sami rozumiecie, no... To jest jak jest, nie? Dobra, jakichś pałkarzy, jakichś łuczników... Dobra, tych sobie damy tutaj na ostatnią ofensywę w razie czego. Tam ostatnią defensywę w zasadzie. Na co tu czekają? A, na żelazo. A, no tak, bo ja przecież... Kurwa, ja tak skasztaniłem. Potrzeba drewna. Tu trzeba było... Wcześniej stawiać tych z tym żelazem. No trudno, jak to mówią, no. Lepiej późno niż wcale, nie? Czy coś. Otóż nic więcej chyba nie mamy, nie? Znikąd inąd żelaza.
Dobra, drewno jeszcze dupią, więc... Nie można tutaj tego zbudować. Dodajmy. Nie można tutaj tego zbudować. Nic nie mogę... O, tu mogę wybudować. Dobra, zobaczmy jak nam idzie. No kurz... Kurz mało. Ogólnie kuszników to jest zawsze mało jak coś. Ale niech ci se wejdą tam na górę. Jestem ciekaw co przyjdzie z tą ostatnią armią, nie? Bo ogólnie wydaje mi się, że jestem dość dobrze przygotowany. Nie idealnie, nie? No bo nie idealnie, ale dość dobrze wydaje mi się, że jestem przygotowany na to, co mogłoby się wydarzyć. Dobra. Zostawmy sobie tak. Tu też zrobię bramę, bo... Żeby oni nie biegali jakoś niesamowicie daleko. Dobra. I tu awaryjnie jakąś jedną... Jedną basztę. Tak dosłownie awaryjnie, nie? Dawaj ludzi, no. Dobra, ustawmy ich tu na taką ostatnią ofensywę. Kurna, tu się zaraz będzie działo jak nic, nie? Tu się tak zaraz będzie kotłować, słuchajcie. Statki serdugo... Statki? Dobra, jest plaża. No ja tak, nie wiem, długo ręka jest z nami ogólnie, nie? Z tego co ja pamiętam. Z tego co wiem. Więc, jako że jest z nami, to ufam, że nie będzie chciał nam krzywdy zrobić. Ale... No, jednak wiecie, no, niby z nami, niby tego. O, lepiej sobie zostawić co nieco, nie? Lepiej sobie co nieco zostawić. O kurwa, ile ich idzie. Ta, nie zesraj się, no. I ale oni nie będą mnie atakować przez to, że oni są zbugowani, nie? Trochę to jest przypał, szczerze mówiąc. Tak sobie myślę, że to jest troszeczkę przypał. Że oni nie chcą mnie atakować, ale z drugiej strony... Mam teraz chwilę czasu, żeby się zastanowić jeszcze. Jak ich odbić, tą resztkę? Więc zróbmy tak, że ja sobie na razie tu ludzi poślę. Pałkarzy wyślemy tu. Alabardzistów wyślemy tu. Zrobię jeszcze jedną wieżę. Albo nawet dwie wieże. Do tych wież trzeba zrobić schody. A, no tak. A, już mam, dobra. Do tych wież trzeba zrobić schody. Teraz tak. Ruszać się. Już tam zmierzamy. Łucznicy tu. Szybki ma. Łucznicy tu. Może nawet trochę tu. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. I teraz tak. O, oni zaczynają strzelać. Po pierwsze, psy. Chociaż i tak raczej nie mają szans, ale... Potrzebujemy więcej kamienia. Niech mają taką, wiecie, taką satysfakcję, że się zbroję przed nimi, nie? A po drugie, tylko to trzeba będzie troszeczkę zabudować jeszcze, żeby, wiecie... Żeby mi się tu zaraz jajca nie odwaliły. Czyli robię tak. I tak. I tak? Ej, nic się nie dzieje. Szczerze teraz się trochę zdziwiłem. Bo myślałem, że oni się ruszą. Ej, ja miałem nadzieję, że oni się ruszą, jak tak zrobię. Oni to jakby olali. Dobra, przesunę sobie to wojsko jeszcze tu.
Ich pałkarzy dam tu. Niech dobiegną. No co, no jak tak jest, to ja biegnę tymi pałkarzami. Niech oni się cofną tu do mnie. W sensie, niech oni się rzucą tu na mnie. Na ramię broń. Tak jest. Czego ci trzeba? No i co? No i tyle w sumie, nie? Tak myślę przynajmniej. Niech nasi ruszą dupę. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Tak jest, szef. Dobra, 10. Ilu tych kurwa pałkarzy mam? Trochę więcej. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Zapraszam panów przed. No i trzeba ich wyciągnąć tu, no bo co innego mogę zrobić? Zastawimy w razie czego. Zapraszam panowie, chodźcie, chodźcie. Szanowni państwo. Aha, to tak ma wyglądać? No to tak kurwa średnio bym powiedział. To tak średnio bym powiedział. Jak to tak ma wyglądać? Bo to gra mnie teraz trochę oszukuje. Dobra, kurwa, jak tak, no to dobra, no to zrobimy tak. Skoro tak chcecie nieczysto grać, no nie ma problemu, no. Nie ma problemu, no ja też tak umiem. Ja też tak umiem. Mogę tam nawet wszystkich dać. Żeby szybciej było. Skoro gra mi mówi zabij wszystkich, no to, to trudno, no. Jak to mówią, raz się wygrywa, raz się wygrywa. O kurwa, ile ich się tam zmieści na tej baszcie. Ty patrz, co się dzieje. Co się dzieje, nie? Szanowni państwo, ale ilu wy tam na tej baszcie? Potrzeba kamienia. Kurwa, kamienia mi brakuje. Oj, się rozlali troszeczkę moi. Gówno tam, a nie będziecie tu stać. Jazda tam do góry. Co, bez większych strat w sumie, nie? Bez większych strat, można by powiedzieć. Wszyscy na górze. Koniec! Koniec! Uciekamy z tej przeklętej wyspy. Udało nam się przeprowadzić dość sprawny odwrót i brodząc wśród spienionych fal, dostać się na pokłady niewielkiej flotylli ser długoręki. Ludzie byli wycieńczeni, lecz na ich twarzach widać było ulgę. Większość wróciła do ojczyzny, by dalej walczyć w szalejącej tam wojnie. My natomiast popłynęliśmy jednym ze statków na zachód, ku wybrzeżom lennych ziem wieprza, gdzie mieliśmy kontynuować poszukiwania Perły Północy. Kurna, akurat to jeszcze bym zagrał, jakby trochę większe armie przyszły. Bo to dałoby radę obronić, jakby takie naprawdę solidne armie przyszły i one by atakowały. Jak już wystarczy, że wytyczy się tą linię obrony, to już naprawdę sprawnie idzie. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek i jeżeli chodzi o kampanię Perły, bo ona też nam się skończyła. Natomiast z tego, co wiem, twórcy planują dodać kolejne podkampanie do kampanii Perły, jakby kontynuację jej po prostu, więc mam nadzieję, że będzie nam dane to ograć, no ale tak naprawdę nie wiem jeszcze, kiedy to będzie, więc jak tylko się pojawią, to na pewno ogarniemy, ogramy, natomiast to tyle, jeżeli chodzi o kampanię Perły. Dziękuję wam bardzo, pamiętajcie o zostawieniu subika, o zostawieniu łapki w górę, o zostawieniu jakiegoś komentarza. To tyle, dzięki, do następnego, na razie, no i cześć!